film był wyklęty przez władzę, niedoceniony przez krytykę, stał się przyczyną rozmaitego typu dyskusji, kontrowersji, wygłaszania sprzecznych na jego temat sądów. Ale po latach, pokazany na festiwalu w Turynie w 1988 roku, okazał się objawieniem i został nie tylko za granicą, ale także w kraju, jako odkryty na nowo. Zdano sobie sprawę, że ten film nie utrafił w swój czas. Ani publiczność, ani krytyka nie była gotowa na jego przyjęcie. W niektórych, prawda, opiniach na jego temat używano takich sformułowań jak film awangardowy, eksperymentalny, torujący nowe drogi. Ale w owym czasie, to jest rok 1960, orientacja zarówno krytyki, jak i publiczności była skierowana na kino realistyczne. Kino, które miało, prawda, zdroworozsądkową motywację, które nawiązywało do naszego sposobu pojmowania i postrzegania świata, do logiki czasoprzestrzennej, przyczynowo-skutkowej i celowościowej. Film, który to wszystko dokładnie zaburzał, no, wprowadził daleko idącą konfuzję. Podstawą tego filmu była powieść, którą Józef Hen napisał w roku 1956, ale która została wydana, Państwa zaskoczę, w 1990. To była druga z kolei powieść Hena, powieść o charakterze autobiograficznym. Pierwszą, którą wydał w 1947 roku, nosiła tytuł Kijów, Taszkent, Berlin i pokazywała losy bohatera, samego Skena, który próbował dostać się dwukrotnie do armii Andersa bezskutecznie i który w rezultacie, prawda, z armią uformowaną później wziął udział w walkach o Berlin. Ale była to historia opisana nie to, że w sposób niewiarygodny czy zafałszowany po socrealistycznemu. Nic z tego, socjalizmu jeszcze wówczas nie było. Ale z takim optymistycznym wydźwiękiem, z wygładzeniem wszystkich kantów, ponieważ wiadomo, temat Polacy, Związek Radziecki był tematem drażliwym. Kiedy w 1956 roku cenzura mocno odpuściła, był krótki okres większej swobody, wydawca namawiał Hena, żeby czym prędzej ukończył swoją powieść Nikt nie woła, ponieważ wkrótce zapewne już nie będzie można jej wydać. Hen nie zdążył, zresztą miał gotową pierwszą część powieści zatytułowaną Boso, potem kiedy dopisał drugą zatytułowaną W butach, wydawcy przeczytali, złapali się za głowę i już nawet nie próbowali tej powieści wydać. Wiadomo było, że nie przejdzie. Pierwsza część, ta, która nosi tytuł Boso, pokazuje bohatera pracującego w okolicach Samarkandy, który próbuje dostać się do armii. Jest głodno, chłodno, brak dachu nad głową, brak sił. Bohater jest ciągle pod presją niemożności zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb. Druga część tej powieści toczy się już w Samarkandzie w latach 1943-44 i bohaterowi udaje się wydostać z Uzbekistanu, ale nie do armii Andersa, jak początkowo próbował, tylko do armii Berlingowskiej. Jak pisze, prawda, Hen, Rosjanie raczej utrudniali Polakom, a zwłaszcza Polakom pochodzenia żydowskiego, a zarówno Józef Hen, prawda, Żydem,
jak i zrobił Żydem swojego bohatera. W związku z tym te trudności piętrzyły się do kwadratu i bohater miał z tym problemy. Nie ma jednak w tej powieści niczego takiego, co spotyka się w podobnych tego rodzaju utworach, mianowicie jakiejś edukacji lewicowej, dojrzewania bohatera do postawy jedynie słusznej. Bohater spotyka się zresztą głównie z porządnymi ludźmi, przyznaje się do swojego żydostwa, co nie było sprawą powszechną, jak nie z uwagi na to, że Żydom ze wszystkim było w Związku Radzieckim trudniej, aczkolwiek niekoniecznie do niego się poczuwa, to znaczy nie czuje się Żydem związanym z tradycją religijną, ani z tradycją kulturową. Druga część jest przede wszystkim historią miłosną. Bohater zakochuje się w komsomolce Ukraińce Lenie i dla obojga bohaterów od tego momentu liczy się już tylko i wyłącznie miłość. Miłość, która wyłącza ich z codziennej prozy życia, każe zapomnieć o otaczających realiach. Kiedy bohater wyjeżdża, wreszcie uzyskawszy możliwość opuszczenia Uzbekistanu i przyłączenia się do armii, wierzy, że się po wojnie odnajdą.